witam w niedzielę, można powiedzieć z podsumowania na poddaszu, aczkolwiek to już nie tyle, że podsumowanie uprawy będzie zimowej, bo ta uprawa zimowa to mi średnio w tym roku poszła. Natomiast, no pokażę jak to tu wygląda, zaraz biorę się i poprzesadzam te pomidorki i papryczki, które tutaj powschodziły, bo to już no wymaga tego. Nie mam siły, ale muszę się za to zabrać. Przede wszystkim fajnie wystartował imbir i zaraz pokażę timelapse, jak on tutaj rośnie. Tutaj troszeczkę bym powiedział mocno zarósł mchem i porostami różnego rodzaju, ale no po prostu warunki, wilgoć i niezbyt intensywne światło plus odpowiednie pH gleby sprawiają, że on, ten mech ma tutaj dobre warunki. Gorzej troszeczkę z moimi pomidorkami zaczęło się dziać. Zaczęły już być braki w ziemi, przez co nowe kwiaty, bym powiedział, przysychają, a nawet i zaczęły odpadać owoce. I to było już wcześniej, się zdarzyło mi przy tych pomidorach. W balkonie, jak miałem na podwórku, też tak było, że w pewnym momencie, jak tylko owoce zaczynały dojrzewać, stawały się takie lekko pomarańczowe, to z jakiegoś powodu zaczęły odpadać. Więc to też może być lekko cecha tego gatunku, bo przy innych pomidorach rosnących nawet w tej samej doniczce się to nie zdarzało. A tutaj, kiedy rosły właśnie po trzy krzaki w dużej takiej donicy 20-litrowej, to jako jedyne balkoni cechowały się tym, że w trakcie dojrzewania owoców i po dotknięciu krzaczka one się słabo trzymały i odpadały. Co do moich truskawek, moich nie moich, ale truskawek. Dziwna sprawa, bo tak, kwitną, rosną. Widać, że liście zieloniutkie są, wszystko jest ok. Natomiast same owoce się tak jakby nie zawiązywały albo nie rosły. Co jest dla mnie trochę dziwne, bo ta zwykła truskawka z ogrodu, którą tutaj przypadkiem wprowadziłem do uprawy, owocowała, rosła bez żadnej mojej ingerencji tak naprawdę. Nawet nie trzeba było jej zapylać, wszystko było w porządku. A tutaj już jest problem, że te owoce, że te kwiaty są takie, o, widzicie, puściutkie. Tak? Nie widać za bardzo, żeby chciały się zawiązywać truskawki. Zasychają i tyle. No zobaczymy. W każdym razie tutaj ukorzeniam pepino od 2 dni. Pobrałem szczepki z tamtego dużego, rosnącego w kącie. Bardzo wiotkie, jednak ten nagłe odsunięcie od światła sprawiło, że ta roślina się zaczęła mocno wyciągać. Jest ładna, zieloniutka, wszystko fajnie, ale wątła jest taka, że po prostu jak wystarczy dmuchnąć i ona się cała kładzie. Ja ją jeszcze przystrzygam porządnie, pościągam z niej trochę tych szczepek. Nie wiem jeszcze po co, ale pobiorę, ukorzenię je. Zobaczymy. Natomiast te, które rośnie tutaj, jakoś sobie całkiem fajnie radzi. Chociaż tak po prawdzie, wszystkie te rośliny, które tu mam, należałoby przesadzić do większych pojemników i do świeżej ziemi. Zarówno te pomidorki, jak i te pepino w małej doniczce. No i podejrzewam, że truskawka też nie byłoby dla niej źle, jeśli bym ją przesadził do czegoś większego. Ale na razie jeszcze ją podtrzymam miesiąc tutaj, a potem myślę, że wyląduje już bezpośrednio na parapecie, bym to tak nazwał. I tam będzie sobie dalej rosła. Zwłaszcza, że tutaj lada moment, no, wysiewy się zaczną i zajmowanie całej tej powierzchni nowymi roślinami. To by było na razie na tyle. Ja zapraszam i zachęcam do obejrzenia timelapsów, które są nagrane właśnie z tych 2 telefonów, które tutaj są. Jak to mniej więcej wygląda w kwestii pomidorków i jak to wygląda mniej więcej, jeśli chodzi o imbir. A ja się żegnam i miłego weekendu, miłej niedzieli.